Cześć, tu Kacper. Dzisiaj będzie krótkie porównanie strun, flatów i roundów, jak brzmią na fretlessie. Nie byle jakim, bo tanim. To jest fretless marki Vintage. Myślę, że znany z tego, że jest tani i podobno dobry. No, według mnie brzmi całkiem nieźle. Na fretlessie gram dopiero od miesiąca, także tu nie będzie jakichś wielkich fantazji. Starałem się zagrać po prostu, żeby chociaż stroiło. No to zapraszam. The best